Witajcie na kanale Kwasogranie. Ostatnie odcinki to oczywiście wygrana z Górkiem Łęczna, wygrana z Stalą Mielec i z Krakowią w Pucharze Polski. Przed nami mecz z Legią. Zobaczmy jeszcze raz na kalendarz. Przed nami mecz z Legią, Lechią, Lechem i Pogonią Szczecin. Zobaczymy, czy uda nam się przez te mecze wszystkie przejść w tym odcinku. Piotr Starzyński prosi o rozmowę, całkiem nieźle mu szło ostatnio, oczywiście rozważę jego prośbę, morale idą do góry, wiadomo, przy takich sprawach. Jeszcze raz zerknę sobie na kalendarz. Marzec, dobrze, tutaj i okno kwietniowe otwarte, dobra. No, za niedługo koniec ustalania, mam nadzieję, już składu. Mam nadzieję, że on będzie nam się klarował. Zachowicz, jak widzicie, wskoczył do podstawowego składu i chyba tak zostanie. Tomasiewicz też coraz lepiej się czuje tutaj w tym składzie. Wyparł troszkę skwarkę. I Starzyński dostanie szansę w meczu z Legią, Sawicz na ławce usiądzie, zobaczymy, jak potoczą się losy tych piłkarzy. Brown Forbes raczej po tym sezonie pójdzie do sprzedania, spróbujemy wyciągnąć Rągowskiego. No i będzie, że Nunes wydaje mi się tak samo, Fernandez tak samo, Koncewiczuka zostaje. No, trochę tych graczy się pozbędziemy, wiadomo, będziemy musieli uzupełnić graczy jakimiś nowymi zawodnikami, znaczy graczy skład nowymi zawodnikami, ale tak jak mówię, no, chciałbym, żeby były te transfery jakościowe z korzyścią do klubu. Zapraszamy teraz na mecz z Legią Warszawa. A tutaj jest jeszcze Ring. Wydaje mi się, że tutaj wróci tutaj Matynia. Matynia do składu wróci. Tak jest, damy Matynię. To będzie jedyna zmiana. Mac jest. Ok, dobra. Zapraszam na mecz z Legią Warszawa jeszcze raz. Wiślacy już rozpoczęli. Gruszkowski z Makiem wymieniają podanie na skrzydłę, przenoszą grę do środka pola. Tomasiewicz widzi Starzyńskiego. Oj, Starzyński teraz zbyt lekko zagrywał, próbował ratować Matynia chyba w tej sytuacji piłkę, no, ale niestety już Dawrowski przy piłce. Legioniści rozpoczynają atak. Lopez. Podanie do środka, a i tam zahaczył chyba zawodnik Wisły piłkarza Legii. No i teraz muszą uporządkować szyki obronne. Dobre podanie, Biegański jednak łapie piłkę. No i wprowadzona piłka do gry, Matynia, Starzyński. Zobaczymy, jak Starzyński dzisiaj zagra. Na razie no, nie jest to jego najlepszy występ, choć dopiero 10 minuta, ale już tymi zagraniami pokazał, że no, może być tak, że Sawicz wejdzie szybciej. Dobre zachowanie teraz w środku pola zawodników. Starzyński, piłka do Tomasiewicza, to właśnie on wcześniej ładnie rozegrał to w polu karnym i teraz strzał na bramkę Tomasiewicza. Boruc łapie piłkę, Boruc w formie. Mam nadzieję, że tym razem strzały dosięgną bramki Boruca następnym razem, że skończy to bramką, ale teraz Wiślacy muszą wracać. Koli, Josue, dobra wrzutka w pole karne, Biegański broni, Frydrych wybija przed pole karne, no niedokładnie, niestety niedokładnie, ale Biegański jest na stanowisku, obronił strzał Pekarta z bliskiej odległości.
I Gruszkowski wyskakuje najwyżej. Teraz Matynia nie na swojej nominalnej stronie. Wyprowadza atak Wisły. Zobaczymy, czy uda mu się. Aj, no to podanie do Starzyńskiego było kompletnie nieprzemyślane. I teraz Josue ma piłkę. Będzie próbował pekart dośrodkować do Josue. No i Wisła musi uznać wyższość Legii Warszawa. Przegrywa 1-0. Zobaczmy jeszcze raz. No. Takich błędów nie można popełniać w kryciu. Mak, Żukow, Tomasiewicz, dużo miejsca, niekryty, poradził sobie z zawodnikami Legii Warszawa, no a teraz Boruc przed Zachowiczem dopadł tę piłkę. Jedynej decyzji nie rozumiem, dlaczego Franek Kole nie wrzucił na ławkę Forbesa, tylko Nila w tak ważnym meczu, no ale to już decyzja trenera. Teraz podanie znowu Tomasiewicza, tym razem niedokładne. Josue znowu z Pekartem wymieniają podania. No, widać, że Legia ma formę zwyżkową. Ten mecz to pokazuje, są dobrze przygotowani. Żukow. Dobre zagranie do Maka, no i Mak musi tylko wykończyć i pokonać Boruca, albo aż pokonać Boruca, bo Boruc jest dzisiaj no, w fenomenalnej formie, broni na razie każdą piłkę, każdy strzał, który dociera do jego bramki. Próba napastnika, chyba Zachowicz, próbował strzelić, nie udało się, no i Mladenowicz ma szansę wyprowadzić ten kontratak. Mladenowicz, dobra piłka, świetne rozegranie z Josue, Pekart. Czy zagrają do środka, czy poszukają innego rozwiązania. Mam nadzieję, że Lukas nie spali. Nie, nie ma spalonego. Będzie szukał dośrodkowania. Udało mu się dośrodkować. Nie. Uch, na szczęście nie było bramki. Frydrych Gruszkowski super poradził sobie z Lukasem. Dobra piłka do Zachowicza. Zachowicz bezproblemowo. Radzi sobie z zawodnikami Legii, no ale to nie wystarcza. Nie wystarcza na zawodników Legii takie zagrania. Mija pierwsza połowa. I na pewno Starzyński zejdzie, który dzisiaj coś nie jest pod grą. Wejdzie Savic. Reszta zawodników na razie utrzymane. Może Skwerka w drugiej połowie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobrze Żukow walczył, super podanie do Zachowicza, jest Hugi, aj, jednak Skibicki, który mógł trafić w tym okienku do Wisły Kraków, jako ten drugi zawodnik, albo no, walczący z Makiem, no może nie drugi, ale walczący z Makiem. No zobaczymy, jak teraz 2-0 Wisła przegrywa, nieupilnowany zawodnik Legii, czy to był Pekart, czy Bladenowicz? Już wiemy, że nie Pekart zdobył tą bramkę, a Mladenowicz właśnie. No, niestety Wisła Kraków przegrywa 2-0 w Warszawie. No, muszą coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że podniosą się jeszcze. Jeszcze zostało trochę czasu. Żukow. Aj, zła decyzja, złe podanie. Hugi. Razem nie, no, nie ma takiej pewnej piłki Gruszkowski. Gruszkowski, dobra piłka, no też zepsuta piłka, złe podanie, zeszła mu piłka, no i Boruc przechwytuje to zbyt łatwe podanie. Jest Hugi, ale już naciskany przez zawodników Legii. Wycofali się Wiślacy, aby teraz nie stracić tej piłki, nie stracić tej szansy. Jest Hugi. Dobrze, wychodzi, strzela, jest 2-1. 61 minuta, Wisła łapie kontaktową bramkę. Hugi wziął na siebie ciężar gry. Zobaczmy, przejął piłkę. Myślałem, że poda do Zachowicza, ale jednak dobrze, że utrzymał się przy piłce. No i zdobył tą bramkę.
Wiślacy łapią kontakt, mają szansę jeszcze w tym meczu przynajmniej na remis, ale może na niewygraną. Jest jeszcze sporo czasu do wykonania tego zadania. Teraz Koli, widać, cała drużyna jest zaangażowana, ale no niepotrzebna strata piłki, niepotrzebne podanie, które no, mogło zostać lepiej wykończone. I teraz Savic, świeże siły, pojawił się na boisku, już rozpoczyna swój bieg po gola. Jest Żukow i Boruc broni. Żukow widać niezadowolony. No, tutaj trenerzy, asystenci podkładają, żeby wprowadzić zmianę, ale chyba jeszcze Franek Kole się nie decyduje na takie rozwiązanie. Teraz Zachowicz no, zagroził Hugi Nil. No, na pewno Hugi zostanie na boisku. Jest Zachowicz, spróbuje jeszcze raz strzału i jeszcze raz Boruc łapie tą piłkę. No, Zachowicz zrezygnował, Tomasiewicz podchodzi bliżej i jest Mak. Próbował Mak rozegrać tą piłkę, nie udało się. No i teraz dobre wyjście Legionistów, ale na szczęście przerwane przez Wiślaków. Matynia, świetna piłka do Hugiego. Problemy z przejęciem. No i teraz muszą Wiślacy uważać. Każdy atak Legii jest niebezpieczny. Lopez, dobra piłka do Lucas Iniasa. No, gdzie jest obrona? Gdzie są obrońcy? Dobrze teraz obrońcy Wisły Kraków. Tomasiewicz ucieka Legionistom. Na skrzydle Mak. Pojawia się Mak, zagrywa do Hugiego, aj, i tam gdyby Hugi to sięgnął, no to byłaby piękna bramka. Pekard schodzi, na razie bez zmian w drużynie Wisły Kraków, bez kolejnych zmian. Rose, Jędrzejczyk. Teraz za daleko sobie wypuścił piłkę Śliż, atakowany przez Zachowicza. No, ten czas ucieka, już nie powiem, że jest dużo czasu do nadrobienia. Kolejny błąd przy wyprowadzeniu piłki. No, potrzebne jest na pewno większe skupienie, żeby gonić tą czołówkę, żeby utrzymywać się w drodze na szczyt. 3 minuty, czy to byłaby, można powiedzieć, ostatnia akcja Wiślaków. Dobre zagranie teraz do Savicza. Savicz rozgrywa piłkę z Zachowiczem. Zachowicz szuka Maka, ale chyba wybierze Hugiego. Hugi, Zachowicz. Dobre podanie do Hugiego. Będzie strzelał? Nie. Niestety chyba jeszcze faulował w polu karnym. No i Wisła Kraków no, musi przyjąć wyższość Legii Warszawa po tym meczu. Tak jest. Niestety Wisła Kraków przegrywa. No, mówię to z bólem serca, ale taka jest rzeczywistość. Myśleliśmy, że najmocniejszy skład jest w stanie przeciwstawić się Legii. Zobaczymy, jak będzie wyglądała tabela po tym meczu. No ale mecz, no, przewaga Legii była. Mecz w strzałach wyrównany, ale wydaje mi się, że Legia była lepszym zespołem. I to muszę przyznać. Zobaczymy, jak tabela wygląda. Dalej trzecie miejsce. Lech daleko nie odleciał. No i Legia 34 punkty, ósma lokata. Czy nie jest w jakiejś najlepszej formie, no ale nas pokonała. To jest najważniejsze. Teraz będziemy się mierzyć chyba z Lechem Poznań. No. Zobaczymy, jak, nie pamiętam, czy tam był Lech, czy Lechia. Jeżeli Lech, no niech tutaj rosną te statystyki w tej szkółce juniorów. Oni się rozwijają. Przed nami chyba mecz z Lechem, no i teraz z Lechią Gdańsk, jednak z Lechią Gdańsk. No i musimy zagrać na lepiej niż z Legią. Chyba nie będzie z nią w składzie. Znaczy będą jedynie na ławce rezerwowych. Chcieliśmy ogrywać Nila, ale chyba Nil, tutaj wybrałem Forbesa Nila. Matynia wróci do składu. Tomasiewicz na razie zostanie, Starzyński. Myślę, że na razie Savicz.
Zobaczymy, jak to będzie. Fazlowicz niech będzie, niech zostanie. No i zapraszam na mecz z Lechią Gdańsk. Mam nadzieję, że tym razem jedziemy, zdobędziemy 3 punkty, tak? Jesteśmy już w Gdańsku, podejmuje nas Lechia Gdańsk, no i Gajos, który też był przymierzony do Wisły Kraków. Dzisiaj już widzicie lepsza murawa, która może pomóc Wiślakom w grze właśnie kombinacyjnej. O, i teraz złe podanie, może ta krakowska piłka na takiej tak przygotowanej murawie pomoże Wiślakom w zdobyciu 3 punktów, ale to podanie no, niedokładne. Wyprowadzenie tej piłki Spec, Flavio Paxiao, Koperski, Paxiao, tu Martynia musi wracać, zabezpieczyć tyły, nie można puszczać zawodników, dobrze teraz wygrywa pojedynek, piłkę do Tomasiewicza kieruje, od razu rozegranie do Żukowa, Żukow próbował się przedrzeć, nie udało się, Klemens spokojnie minął Matynię bez większych problemów, Koli już w środku musi zbiegać, Biegański wyskoczył najwyżej. Dalekie wyprowadzenie piłki do Tomasiewicza, który nie radzi sobie z Neuenbergiem. No i Klemens znowu w pojedynku z Matynią. Ślisk nieudany, dobrze, że Fredrych jest w polu karnym, dobrze, że to działa, Koli. Savic w środku próbuje do Tomasiewicza, ale widać, że no, Koperski, Stec i Neuberger bardzo dobrze radzą sobie w obronie. Trzeba tutaj sprowadzić tych zawodników do przysyłowego parteru i przejąć inicjatywę w środku pola. Jak na razie widać, że Wiślacy zamknięci na swojej połowie, bez pomysłu na wyjście. Kolejne ataki, no, żeby się nie skończyły bramką. Na razie Fryderyk z Koli radzą sobie dobrze, ale jak widzicie, piłka dociera do bramki Biegańskiego i dużo niedużo, ale nie może nic na razie z tym zrobić. Teraz Matynia, Tomasiewicz, zagranie do Żukowa, niebezpiecznie przez środek, Gruszkowski, Zachowicz, jest tam z tamtej strony Hugi. No, przegranie do Matyni spowodowało stratę piłki. No i Gajos teraz z Nürnbergiem właśnie będą mieli szansę, okazję pokazać się przed swoją publicznością, rozgrywając tą piłkę. Konrado, Durmus, Paxiao, Durmus. Durmus znowu przy piłce, Gruszkowski asekuruje. Dobrze udało się ją wymuskać, przejąć. Jest Żukow, jest Hugi. Hugi do Zachowicza, Zachowi. Oj, miałem powiedzieć, że bramka wisi w powietrzu, ale bramkarz Lechii Gdańsk wyciągnął się jak struna, obronił ten strzał Zachowicza. Za 2 mecze Zachowicz wróci do domu, bo będzie mecz z Pogonią Szczecin. No i na pewno ten mecz będzie dla niego no, sentymentalnym powrotem na stadion Portowców. Z tego co pamiętam, to chyba jest to wyjazd. Jeżeli nie, no to poprawię to już na meczu z Pogonią Szczecin. Teraz Koperski. Dobre wprowadzenie znowu Klemensa. Klemens jest tam, zamyka tą akcję zawodnik Lechii. No i właśnie Koperski chyba zdobywa bramkę na 1-0. Wisła zanotowała zjazd formy, złe krycie. Czyżby na Lecha szykowały się roszady w składzie? Gruszkowski, no albo po prostu Lechia Gdańsk jest bardzo dobrze ustawiona, widać, wszyscy zawodnicy bronią dostępu do bramki. Teraz Hugi, Zachowicz, Hugi, piłka do Tomasiewicza, w końcu udaje się przerwać ten atak, przerwać tą obronę. Jest Savic, szuka sobie chyba miejsca do strzału, teraz się to uda, no nie, niestety Buchalik w bramce Lechii Gdańsk, były Wiślak,
odszedł, można powiedzieć, no, został odsunięty, można powiedzieć, ze składu, bo bardzo długo nie trenował, ale nie grał. Nie miał szans na przebicie. Proszę, tutaj w Lechii Gdańsk, podstawowym bramkarzem. Jest już druga połowa, piłka do Biegańskiego, też dziwne rozegranie Wiślaków przez bramkarza. Tomasiewicz próbuje zagrać do Żukowa, wychodzi mu to podanie, piłka do Hugiego, do Hugi, strzela, no takim strzałem nie zaskoczy Buchalika. A może i Buchalika by zaskoczył. Kto wie, Stec rozgrywa już tą piłkę. Teraz chyba też pomylił się, gdyby Hugi był bardziej uważny, mógł przejąć tą piłkę. No ale niestety Lechici mieli okazję przez chwilę na wyprowadzenie kontrataku. Koperski w centrum uwagi. No, dobry mecz młodego zawodnika Lechii Gdańsk. Teraz piłka do Żukowa. Aj, i Żukow, no minimalnie się myli. Muszą popracować nad tą skutecznością. Zwoliński, Paksiao. Wchodzi Zwoliński, oby no, nie zdobył bramki dla Lechii Gdańsk. Teraz będzie miał tą okazję. Wyprzedza Fredrycha. Biegański broni z trudnością, ale na szczęście dla Wiślaków 1-0 utrzymuje się. Teraz Matynia, złe wyprowadzenie, znowu Koperski przy piłce, znowu Zwoliński, bardzo widać ruchliwy. Jest Koperski, Biegański i mamy 2-0. Tomasiewicz wejdzie Skwarka. Koperski, piękna bramka. No my musimy przyjrzeć się temu zawodnikowi. Bardzo ładne uderzenie Koperskiego. Dostrzegł Biegańskiego, który wyszedł za daleko. No i co tu dużo mówić. Jest 2-0, 59 minuta. Nie chcę powtarzać się z meczu z Legii, gdzie Wisła przegrywała 2-0. No i niestety nie była w stanie nic zrobić więcej niż tylko zdobyć bramki kontaktowej. Więc mówiąc, jest jeszcze dużo czasu. No... Nie chciałbym, żeby to się sprawdziło, ale teraz Zachowicz, no i Buchalik bardzo dobrze broni. Maloka, Konrado. No widać, że posiadanie piłki wykonaniu, no, przewaga w Gdańsk, Wisła Kraków, Żukow wraca za Durmusem, próbują się wspierać nawzajem piłkarze Wisły Kraków. Widać, że wracają już do formacji obronnych. Teraz Żukow schodzi do środka, do piłkę kieruje do Zachowicza, jest Skwarka. Skwarka próbował jeszcze dobrze do Hugiego. No. Jest faul, jest rzut wolny. Hugi będzie próbował strzelić bramkę. No, takie dziwne rozegranie, ale teraz Fryderyk ma piłkę. 71 minuta, Fredrych pokonuje Buchalika 2-1, tylko żeby nie było jak z Legią. Hugi, Zachowicz. Kurczę, zostaje chyba przy tych napastnikach, pomimo tego, że Bramford, który też jest skutecznym zawodnikiem, chyba wolę, żeby byli bardziej mobilni zawodnicy. Jest 2-1. Stawicz, Hugi. I to jest to, o czym mówiłem. No, było blisko zdobycia bramki, wymiana kilku podań, czyli Wiślacy jednak są w stanie podejść do bramki przeciwnika i zagrozić Buchalikowi. No, niestety się tak nie dzieje. Skwarka. Dobrze, błąd Konrado. Jest szansa teraz na jakąś akcję w środku. Skwarka. Dobrze, że Hugi. 2-2. No tak, mówiłem, wolałem zostawić mobilnych napastników, znaczy mobilnych
Forbes jest takim ociężałym troszkę zawodnikiem, więc wolałem zostawić zawodników, którzy jednak wyprzedzenie, jest remis. No i co, Czek? Zostało kilka minut do końca, dokładnie 7. No teraz tylko przejąć dwa razy piłkę, strzelić dwie bramki, no i zakończyć 4-2. Nie, no żartuję, wiadomo, Zwoliński na pewno jeszcze pokaże pazur, jeszcze jak poda do Koperskiego, to już w ogóle raz durą, dobra sytuacja, żeby się te słowa nie zemściły. Na razie bez zmian w drużynie Wisły, nie wprowadzamy nowych graczy, bazujemy na graczach, którzy są na boisku. Kruszkowski, dobra piłka do Żukowa, Żukow, Zachowicz, Zachowicz wyprzedził, ajajaj, no brakło od centymetrów, Buchalik, bardzo dobre wyjście, jest 2-2, ostatnie minuty, aby przejąć jeszcze piłkę i może coś zrobić z nią, ale teraz widać, Lechici raczej jej nie oddadzą, dobrze wyprowadzają tą piłkę, no i żeby też nie było możliwości oddania strzału w ostatnich minutach stracenia bramki. Jak kończy to spotkanie 2-2, sprawiedliwy wynik. Ocencie sami, piszcie w komentarzach, czy można było to wygrać. No, tak mówiłem, no nie każdy mecz to jest tylko piłka. Nie każdy mecz można wygrać ostatnio. W ostatnim odcinku mieliśmy dobrą pasę. Teraz nie jest najlepiej, ale mam nadzieję, że z każdym kolejnym meczem forma się ustabilizuje. Kontuzja zawodnika, kto jest kontuzjowany. Stawicz, no niedobrze, znaczy niedobrze, no wejdzie, mamy 5 dni, no to powinien się wykurować na Lecha. Poznań. Czekajcie, bo sprawdzam jedną rzecz i już wracam, po prostu muszę coś ogarnąć i już. Okej, dobra. Jeszcze jeden mecz spokojnie z Lechem Poznań uda nam się rozegrać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać i jak ten mecz przebiegnie. 56 punktów. Czy my mamy w ogóle miejsce w naszej szkółce scoutingowej, w naszej kadrze, tutaj nie chcę już, mamy tą szkółkę przepełnioną, więc będziemy musieli po prostu z tamtych zawodników albo rezygnować, albo ich sprzedawać. Czajkowski, no nie ma tu jakichś gwiazd, więc okej, dobra. No, tak jak mówiłem, czeka nas no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Młyński rzeczywiście może dostać szansę, bo dawno, dawno nie grał. No to też są takie mecze, żeby pokazał się z dobrej strony. Starzyński miał gorsze mecze, więc może Młyński będzie za Sławicza wejdzie. Mak, Żuków, Tomasiewicz na razie zostają. Nie wiem, czy gra się nie pogorszyła, odkąd Tomasiewicz jest na środku. Może miał dobre przebłyski, ale tak jak mówię, no chciałbym, żeby ten gracz był naszym podstawowym graczem. I
No, ściągnąłem go z myślą o tym, żeby grał pierwsze skrzypce, więc na razie go nie chcę odstawiać na drugi tor, ale jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, oczywiście Skwarka wróci na swoje miejsce. Jest jeszcze Fazlagić, który bije się o to miano, puka do składu, widać, że jak dostaje szansę, wykorzystuje ją. No i teraz przenosimy się już na Stadion Wisły Kraków, Somolow. Ja tutaj, no, Lech Poznań ciężkim jest przeciwnikiem, tak samo jak Legia Warszawa, no bo ponieważ no, piłkarze prezentują bardzo wysoki poziom wyszkolenia i technicznego i zaangażowania, nie można nigdy odmówić. Teraz piłka do Sawicza. Sawicz miał lekką kontuzję, ale jednak trener na niego postawił, no i teraz nie wierzę, po prostu nie wierzę, nasz zawodnik. Nie wiem, czy to nie był Zachowicz, po prostu wybił tą piłkę w trybuny. Może chciał na drugą stronę błoń dobić. Zobaczymy teraz Milicz przy piłce. Hugi, Wiślacy polują spokojnie. Murawa na stadionie Wisły nieprzygotowana, tak jakbyśmy chcieli, ale ostatnio widać, że jeszcze utrzymuje się taka aura zimowa na stadionie, na Murawie. Jest śnieg, dobrze Biegański, pierwszy strzał, ale hitów. Baluła, to jest ciekawy zawodnik, dobrze Biegański. Kolejny rzut rożny, Baluła, widać, że te dośrodkowania ma dobre i no, ciężkie są do obronienia. Ale widzicie, Lechici nie naciskają, jest szansa spokojnego rozegrania. Gruszkowski prowadzi piłkę do Maka, Mak z Zachowiczem, Zachowicz do Tomasiewicza, Tomasiewicz no, nie był chwalony, a tu proszę. Jest 1-0. Jak nie Tomasiewicz, to Hugi. No, zobaczmy tą akcję jeszcze raz. Bardzo ładne podanie Zachowicza do Tomasiewicza. Tomasiewicz minął, poradził sobie spokojnie z obrońcą. No i no, niefortunny strzał. Tak? Myślałem, że piękna bramka od Słupka. Na szczęście Hugi ją złapał, tą piłkę, i dokończył egzekucję. Dla Hugiego, sprawdźmy to po meczu, ale to na pewno jest królem strzelców, nikt raczej go nie przebił, w tym co mecz zdobywa jedną albo dwie bramki. Co potwierdza tylko tą moją tezę, żeby go przesunąć ze skrzydła na jako napastnika, i to była bardzo dobra decyzja. Teraz Żukow na chwilę przytrzymał piłkę, zatrzymał ten atak, ale nie na długo. Teraz Żukow, mogą Wiślacy wyjść znowu z kontrą. Jest Zachowicz, Sawicz, dobrze rozumieją się ci piłkarze. Teraz bardzo dobre podanie do Zachowicza, Żukow i coś się wydarzyło, że Żukow nie trafia. Bardzo dobra piłka, ale był na pozycji spalonej. To nawet tak. To, że nie trafia, to druga sprawa, ale był na pozycji spalonej. Teraz Zachowicz, no. Murawski, Rebeczo, Murawski, Amral, Molow, Amral, Murawski. Koli, dobrze. Gruszkowski, Żukow, Tomasiewicz. Tomasiewicz widzi z drugiej strony Matynię i Sawicza. Matynia tym razem przejął tą piłkę. Jest piłka już do Żukowa. Żukow, super piłka do Zachowicza, no ale ten strzał oddał no, bardziej jak takie podanie, może trochę był wybity przez obrońcę Lecha Poznań, ale no, więcej się spodziewałem po tym zawodniku, że z takiej akcji raczej urodzi się bramka. Teraz Kamiński, dobrze jednego obrońcy, Żukow próbował powstrzymać ten atak, świetna piłka do Baluła, Wydrych, no bez faulu na szczęście. Choć wyglądało to nie najlepiej, Tomasiewicz wprowadza piłkę do Hugiego, Hugi czeka na Żukowa, jest Żukow, jest Żukow hard i znowu mamy tą samą sytuację, kiedy Żukow pudłuje z bardzo dobrej, dogodnej sytuacji, mógł podwyższyć ten wynik, mogliśmy być na... jakby ustalając wynik na 2-0, a tutaj no niestety.
Kamiński. Znaczy, zabrakło mi słów. Dobrze, obrońcy Wisły. Żukow, czy przytrzyma, widzi tam wychodzącego Sawicza. Próbował dośrodkować, zatrzymany jednak przez obrońców Lecha Poznań. No i teraz znowu podanie do niebezpiecznego Balua. Gdy on ma piłkę, no można, właśnie, można. Ajajajajaj. Dobrze, Biegański skrócił kąt. No i na szczęście sędzia kończy pierwszą połowę. No, muszą na pewno zdobyć jeszcze jedną bramkę, żeby czuć się pewniej, ale żeby to zrobić, no to trzeba rozwinąć skrzydła. Teraz piłka do Sawicza, tutaj Muński czeka na swoją okazję, na swoją szansę na wejście do podstawowego składu, ale na razie no nie zapowiada się, że szybko podniesie się z ławki. Baluła, Kolki, to jest właśnie zawodnik, który idzie na przebój, teraz Frydrych. Strzelił w koleja, no i Biegański na szczęście łapie piłkę. No nie mogą grać ryzykownie, muszą pamiętać o tym, że prowadzą tylko 1-0. Mak, świetne podanie ze skrzydła, ale pięknie powstrzymane przez obrońcę Lecha Poznań. To był chyba Kamiński, ale nie, Kamiński teraz atakuje. To zaraz wrócimy do obrońcy, który powstrzymał Maka. Na szczęście Biegański jest na posterunku. Aj. I to jest właśnie to. Ma piłkę Baluła i teraz jest kolejny problem po stronie Wisły. Widać, że Biegański zdenerwowany. To jest już któryś strzał na jego bramkę. Oby się nie zakończył zdobyciem gola. Dalekie wybicie. Hugi musi, aj, no właśnie, musi wracać aż pod swoją bramkę, pod piłkę. Wiślacy na razie zamknięci w tej strefie obronnej. No i teraz, aby Baluła nie doszedł do strzału. Dobrze, 36 minuta. Zrobimy zmiany. Sawicz dostanie szansę. Muński, Brown Forbes wejdzie za Zachowicza i za Żukowa wejdzie Skwarka. A nie, za Żukowa wejdzie Paslagić. No, potrzebujemy mocniejszego napastnika, który będzie potrafił dłużej przytrzymać piłkę niż Zachowicz. No i powalczy trochę tam w środku. Rozpadanie do Hugiego przez Tomasiewicza, no niestety wykonane bardzo niedokładne. Wracają, trzymają Wiślacy. Mają Wiślacy zawodników Lecha daleko od bramki, ale widać, że jakoś im to nie wychodzi. Teraz dobrze zatrzymał Mak tą piłkę, walczy z Baluła. Był chyba faulowany? Nie, był chyba spalony. 94 minuta. Piłka do Brauna Forbesa, Brown Forbes do Tomasiewicza. Dobre zagranie do Martyni, który tam wybiegał, no ale niestety nie przejął tej piłki. Teraz Koli musi wracać. Dobrze, dobrze, że Lechici też popełniał błąd. Jest Martynia z Muńskim, wymienia podania. Z Martynia próbował do Muńskiego. No i ratują się Lechici wybiciem na rzut rożny. Jest Tomasiewicz. Tomasiewicz wybiegł za daleko, próbuje strzał z dystansu, piłka przerzucona na drugą stronę, jest Fazlagić, dobrze, przedziera się w pole karne, podaje do chyba Brauna Forbesa, to było skierowane pytanie, podanie nie udaje się, to podanie nie udaje się, ta piłka, 84 minuta, utrzymać zawodników Lecha na swojej połowie, na połowie przeciwnika, jak najdłużej, trzeba grać teraz trochę na czas.
Dobre podanie do Hugiego, próba zaatakowania no, sprawdzona na niczym sobie. Teraz Lech ma szansę, Baluła korzysta ze swojej prędkości, gubi po prostu Martynie, zjada na drugie śniadanie, będzie dośrodkowywał. No i teraz bardzo dużo szczęścia za Kraków ma. Szósty rzut rożny. Tu dużo powiedzieć. Świetne dośrodkowanie kolejne, wybicie. No i teraz tylko teraz, żeby obronić to i wbić jak najdalej. Ma piłkę Frydrych. On spróbuje tego podania dalekiego. Jest Fazlagić. Na szczęście ten mecz się już kończy. Na szczęście dla Wisły Kraków mamy to. Są trzy punkty. Dobre decyzje personalne trenera Franka Kole. No i zwycięstwo. Zwycięstwo nad liderem. To jeszcze nie spowoduje. No, widać, że Lech przeważał. To jest ewidentne, ale to wykorzystane sytuacje. Więc jeszcze u Lecha. No, przycisnął nas w drugiej połowie. Poszło zgodnie z planem, oczywiście. No i zobaczmy, jak wygląda tabela. Po 25 meczach, nasze Piast Gliwice ma nierozegrane, Lech Poznań prowadzi, ale tylko dwa punkty przed nami, mamy drugie miejsce, nie jest źle, zamyka tabelę Warta Poznań, Wisła Płock i Stal Mielec. Rzućmy okiem jeszcze na... Oj, Smolow z Lecha Poznań jest lepszy niż Hugi. Brown Forbes 11, Zachowicz, gdzie jest Zachowicz? Zachowicz... Żukow, no, Zachowicz jest, jest, minąłem go. 11 bramek równo z Forbesem. No, zobaczymy, jak to będzie, gdyby te wszystkie bramki przejął Hugi, to byłby królem strzelców. Myślałem, że jest liderem, na ten moment jeszcze nie, no ale jeszcze trochę meczów zostało. Mam nadzieję, że będziemy w stanie no, wygrać na wszystkich płaszczyznach, czyli zdobyć Króla Strzelców i wygrać ligę. Przed nami kolejne mecze, czeka nas wyjazd do Pogoni, Piast Gliwice, Górnik Zabrze, Śląsk, Legia, Sopot, Krakowia. No i no, mam nadzieję, że te spotkania zakończą się wygraną Wisły Kraków. W następnym odcinku przejdziemy też do zawodników obserwowanych. Musimy zmienić w końcu scoutów i region, które obserwują. Przyjrzymy im się dokładnie. Może jacyś nowi gracze dojdą do obserwacji. Zapraszam na kolejne odcinki. Kwas Ogrania. Trzymajcie się. Cześć.